Okej, okay, no ja powiem, że mam przerąbane generalnie. I pytałem Franka, dlaczego jestem pierwszy w tej sesji. Franek traktuje to jako akt sabotażu. Mam tylko 3 minuty, 3 fakty. Powiem wam 3 rzeczy, co czyni nasz klub specjalnym, być może wyjątkowym w skali polskiej, w skali może całego dystryktu. Po pierwsze, jesteśmy słoniami. Mam to nawet w logo. Mamy nawet 2 słonie w logo. Jesteśmy jedynym klubem, który nie jest ani o karierze, ani o liderach, ani o miastach, ani co tamkolwiek jeszcze macie w swoich nazwach. Jesteśmy po prostu słoniami, które gadają. Oczywiście oznacza to, że być może jestem niespełna rozumu i o to chodzi w całej tej zabawie. Nie chcemy być sztywni, chcemy być na luzie, chcemy uczyć się na luzie. Dlatego nikt u nas nie nosi krawatów. Nie. Poza drobnym wyjątkiem. Ale Krystian jest po prostu z pracy, jest usprawiedliwiony. W każdym razie staramy się świętować różne dziwne rzeczy. Ostatnio świętowaliśmy chiński Nowy Rok. Rozpoczął się rok smoka, bardzo fajna była impreza. Koronujemy wszystkich członków zarządu. Koronę zostawiłem w domu swoją. Gramy w różne dziwne rzeczy, pijemy różne dziwne rzeczy, również spotykamy się często i chętnie poza klubem. Wszystko, co robimy, na luzie. Według programu. Druga rzecz. Wspieramy najlepszych. I teraz zanim poleci w moją stronę pomidor, bo ktoś mi już kiedyś tym zagroził. Nie chodzi o to, że wspieramy tych ludzi, którzy świetnie mówią i są fantastyczni, nie muszą się uczyć. Po prostu nie ciągniemy nikogo na siłę. Jeżeli chcesz, przyjdziesz do nas, chcesz się rozwijać, chcesz pracować, chcesz robić kolejne projekty, dostaniesz wszelkie wsparcie. Jeżeli nie chcesz, nie będziemy ciebie namawiać. Rezultaty tego są fantastyczne. Mamy IG, która miała niesamowite problemy z kontaktem z ludźmi. Jest odbierana cały czas bardzo negatywnie, bardzo często, ale postęp, jaki ludzie widzieli przez roki członkostwa, jest niebywały. W tej chwili jest wiceprezesem do spraw członkostwa i niestety nie mogła dzisiaj dojechać, ale fantastycznie robi swoją robotę. Mamy za to tutaj Tolka na sali, który gdzieś się w tej chwili schował. Jak przyszedł do klubu, jest Tolek, przyszedł do klubu, myślał, że ma zbyt słaby angielski, żeby w ogóle funkcjonować z nami. Kilka miesięcy później wygrał nasz klubowy konkurs przemówień humorystycznych i zdaje się, że na etapie obszaru też mu całkiem nieźle poszło. Które miejsce miałeś? Które? Co zdobyłeś na etapie obszaru? Drugie miejsce, brakuje. Proszę bardzo. I za to... Za to są różne osoby, które osobiście witałem w klubie i które odeszły. Zniknęły po kilku miesiącach. Nie brakuje ich nam specjalnie. Trzecia rzecz. Chcemy więcej. Chcemy robić więcej, chcemy robić ciekawsze rzeczy. Cały czas zastanawiamy się, co możemy robić lepiej, co możemy ukraść od innych klubów i wprowadzić u nas. Ze Szczecina ukradliśmy Body Language Evaluator. Do normalnych ewaluatorów mamy również osobę, która patrzy tylko na inne ciała, jak się ruszają na scenie i poprawia. Chcielibyśmy zorganizować na etapie obszaru konkurs najbliższy. Chcieliśmy zorganizować TLI, przegraliśmy ze Starszą Stolicą. Niestety. Jesteśmy słoniami, wspieramy najlepszych, chcemy więcej. Dziękuję bardzo.